Styl gdański w meblarstwie powstał jako wypadkowa znakomitych produkcji znad Motławy, znanych już od XVII wieku. To właśnie tutaj wskutek splotu wielu przyczyn powstała kunsztowna gałąź rzemiosła. To klasa sama w sobie. Ciekawostką jest, że mebel w stylu gdańskim wcale nie musi być z Gdańska. Zatem meble gdańskie niekoniecznie były wykonywane w gdańskim stylu. Meble, które dzisiaj nazywamy meblami gdańskimi, pochodzą przede wszystkim z XIX wieku, z czasu, kiedy popularny stał się styl neohistoryczny. Możemy powiedzieć, że do dzisiaj warsztaty meblarskie kontynuują wykonywanie mebli w tym stylu. A jak wyglądały wcześniejsze meble gdańskie, zobaczymy za chwilę. Meble swoją karierę zaczęły w średniowieczu od skrzyń. Początkowo były one bardzo prostych konstrukcji, ale pełniły niezwykle ważne funkcje. Skrzynia była bardzo uniwersalnym meblem. Można w niej było trzymać różne rzeczy, można było w niej położyć różne przedmioty, usiąść, położyć się. Tutaj mamy rozbudowaną skrzynię z XVII wieku, mocno stylizowaną na konstrukcję średniowieczną. Pierwotne skrzynie były dużo mniej rozbudowane. Składał się w zasadzie ze zbitych razem ze sobą desek. W XVII wieku Gdańsk znany był już z wysokiej jakości luksusowych mebli. Do Gdańska spływało najlepsze drewno z Polski i ze świata. Jednym z przedstawicieli tamtych czasów jest szafa wykonana w stylu holenderskim, która jest prototypem stylu gdańskiego. Szafa, którą tutaj widzimy, ma już charakterystyczne cechy szafy gdańskiej, mimo że nie jest w stylu mebli gdańskich, tak jak pojmujemy je dzisiaj. Charakterystyczne cechy szafy gdańskiej, które widzimy w tym meblu, to jest podział na trzy części, to znaczy podstawę z szufladami, część główną, otwieraną oraz gzyms łamany. Charakterystyczne dla szaf gdańskich jest także to, że miały pięć nóg w formie spłaszczonych kul. W tej szafie możemy zobaczyć także wieloboczne płyciny, które później będą charakterystyczne dla mebli w stylu gdańskim. Przedstawicielem mebli, jakie były popularne w XVIII-wiecznym Gdańsku, jest ta barokowa szafa. Co było charakterystyczne dla szaf gdańskich, to dekoracja. Właśnie ta rzeźbiarska dekoracja pokrywająca drzwi. I bardzo często pojawiały się tutaj przedstawienia czterech pór roku. To symboliczne właśnie takie nawiązanie do przemijania typowego zainteresowania przecież w baroku. Szafa ma zachowane zamki, co też nie jest częste. Niezwykła jest nie tylko jej budowa, ale i udokumentowana historia od zakupu do przekazania jej do Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Szafa profesora Kirchheima została zakupiona przez jego przodka w XVIII wieku w Gdańsku. Ten przodek, Friedrich Ludwig von Ziegler und Kliphausen, kiedy zakupił szafę, przez krótki czas przebywał w Warszawie i tam z tą swoją szafą zawędrował. Później szafa do 1944 roku stała w Olsztynie, a później została za sprawą ojca profesora, który był znanym lekarzem olsztyńskim, przewieziona w Góry Harcu, skąd pochodziła rodzina Kirchheimów. W ten sposób szafę udało się uratować i przetrwała ona okres wojny i do śmierci pana Rudolfa Kirchheima była w Gießen. Później odziedziczył ją najstarszy syn rodziny, czyli właśnie profesor Hartmut Kiechmann. I on przekazał szafę nam w darze. W drugiej połowie XIX wieku ciężkie barokowe meble ustąpiły miejsca lżejszym, opartym o wzory angielskie. Należały one do mebli z najwyższej półki i nie mogło ich zabraknąć w domu tak bogatego mieszczanina, jakim był Jan Upchagen. Mamy tutaj kilka tego rodzaju przykładów, jak chociażby witryna wzorowana na okres angielskich mebli królowej Anny, czy też dwa krzesła. Ale tych sprzętów w domu Upchagena wzorowanych na meblach angielskich jest więcej, bowiem cieszyły się one prawdziwą sławą. Przenosimy się teraz do specjalnego pomieszczenia w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska, które na co dzień nie jest udostępniane dla zwiedzających. Znajduje się tu bardzo unikalne umeblowanie. Zestaw mebli, przy którym siedzę w tej chwili, to zestaw mebli w stylu Danziger Barok, czyli gdańskiego baroku, który powstał na przełomie XIX i XX wieku na fali zainteresowania dawnymi meblami gdańskimi. Meble te mają wyjątkową historię, ponieważ zostały darowane Muzeum Historycznemu przez pochodzącą z Gdańska rodzinę, która obecnie mieszka w Niemczech. Szczególnie ciekawym meblem jest znajdująca się za mną szafa, ponieważ jest to mebel, który nie wygląda zupełnie na to, że powstał w czasie, z którego pochodzi. Jest to mebel, który datujemy na 1920 rok. Szafa dekorowana jest w stylu
neorenesansowym, to znaczy nawiązuje do XVI wieku, mimo że powstała w czasach, w których obowiązywała zupełnie inna ornamentyka. Meble w stylu gdańskim są cenione i produkowane po dziś dzień. Część mebli z Muzeum Historycznego Miasta Gdańska została zamówiona w fabryce w Wejherowie. Cały proces produkcji przebiega tu zgodnie ze starymi tradycjami stolarskimi. Są to meble dosyć ciężkie, wykonywane właśnie z litego drewna dębowego. Robimy to ze współczesnych ściętych dębów, które są sezonowane w odpowiedni czas, najmniej 10 lat. Połączenia są zazwyczaj na czopy, czy na, tak jak mówił pan, klinowo, my to nazywamy na jaskółczy ogon. Tak jak stare meble były wykonywane, tak my staramy się to wszystko wiernie odtworzyć. Co ciekawe, meble gdańskie można spotkać nie tylko w muzeum. Nadal mebluje się nimi najbardziej reprezentacyjne pomieszczenia i biura w mieście, a nawet stworzone zostały tutaj gdańskie trony papieskie. Zarówno meble gdańskie, jak i te w stylu gdańskim są wciąż synonimem luksusu i klasycznego designu. Więcej na temat historii gdańskiego meblarstwa dowiemy się z ekspozycji w Muzeum Historycznym Miasta Gdańska.